Patrz! Dobra, stary, daj spokój, daj se spokój, chłopie. Jak on chciał mi mikrofon razem ze mną zjeść. Cześć moi drodzy, z tej strony Farrell i witam w kolejnym odcinku z gry Subnautica na moim kanale. Na samym początku chciałem wam bardzo podziękować za tak entuzjastyczne przejęcie tej serii. Jestem mega wdzięczny, dziękuję za łapeczki w górę. Wiem, że chcecie to oglądać, a to dla twórcy takiego jak ja jest bardzo ważne. Dlatego kontynuujemy tą serię. Teraz poleci intro, macie czas, żeby stawić łapeczkę w górę i zaczynamy. Jeżeli podobałem Ci moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dodatkowo zapraszam Cię do mojego Instagrama i Snapchata. Dzięki Ci bardzo. A więc tak, moi drodzy, zaczynamy drugi odcinek Subnautiki. Dzisiaj, co prawda, chciałbym naprawić sobie uszkodzone systemy drugorzędne i potrzebujemy do tego zestawu naprawczego. Zestaw naprawczy możemy stworzyć jeszcze raz, moi drodzy, czekajcie, gdzie to był ten zestaw naprawczy? Tutaj. Ruda srebra, dlatego się postaramy dzisiaj znaleźć troszeczkę srebra. Trochę tych rzeczy mam w schowku, odłóżmy sobie ten kwarc, żeby tego nie pogubić. Tytan jest ogólnie dostępny wszędzie. Moi drodzy, tak, butelkę jeszcze sobie weźmy. Jak stoimy z pragnieniem? Słabiutko. Ale teraz, jak zrobić butelkę? Oto jest pytanie. Przefiltrowana woda. Pęcherzówka jest wymagana do przefiltrowanej wody? Czy ja mam pęcherzówkę? No niestety nie mam pęcherzówki, czyli idziemy na początku nałapać pęcherzówek. Latareczka, jak widzicie, mamy noc i szukamy pęcherzówek. Powiem wam tak, moi drodzy, to jest pęcherzówka? Nie. To nie jest pęcherzówka, ale i tak musimy trochę tych rybek połapać. Jest pęcherzówka z przodu. Dlatego, że będziemy sobie dzisiaj eksplorować trochę tych biomów i powiem wam, że chcę kawałeczek odpłynąć, tak myślę z 500-600 metrów od bazy. Ostatnią część Siglajta byłem najdalej, czyli było około 330 metrów z tego co pamiętam. Tutaj coś jeszcze płynie, ale bardzo szybciutko one uciekają przede mną, bo światło chyba się pali, dlatego. Dobra, mamy chyba dwie pęcherzówki. Tak, dwie pęcherzówki, tyle nam starczy. Zróbmy sobie teraz przefiltrowaną wodę. Nawet nie wiedziałem, że to się robi z rybki. Teraz będę miał to na uwadze i będziemy po prostu częściej łapali te pęcherzówki. Okej, woda jest, teraz usmażmy sobie jeszcze rybkę, jedną. Drugą, łapacze, smażymy łapacze. Okej. I jakąś apteczkę jeszcze sobą bym wziął. Bo to będzie nie lada wyprawa. Apteczka jest? Jest. Jedna. No, powinno mi to starczyć. Guma silikonowa nie potrzebuję. Źródło światła też już nie potrzebuję, ponieważ mamy lampkę. Tytan. Olej maszynowy mógłbym to odłożyć, ale nie będę odkładał. Zapiszmy sobie grę przed wyjściem. W razie czego. No i zaczynamy. Ale dobra, tym razem sobie wyjdźmy może górą, bo jeszcze w nocy nie patrzałem, jak wygląda krajobraz. No, cóż mogę rzec? W miarę. Nie ma żadnego lądu. Płyniemy w tym kierunku, w kierunku słońca. Na bańkę. Sru. I poszedł. Odpalaj, czekaj, Siglajta, ale sobie to przerzućmy, bo bym chciał tego. Pod jedynką mieć Siglajta. Nie. Tak, pod Siglajta, pod czwórką. O, tak by było najlepiej. Czwóreczka i płyniemy. Na razie się nie będę nigdzie zagłębiał. Popłyńmy sobie jak najdalej w kierunku. W kierunku tam słońca. Pa, jak pięknie pęcherzówki wyskakują. Tutaj rurką dla zabawy. Teraz to jest sens, co nie? Takie zwiedzanie tych biomów. Naprawdę super to wygląda. Ciekawe, czy mu się moc traci. Tak, 91% mocy mamy, okej. Będziemy wiedzieli. 90% mocy. Tutaj są te duże, pierdzące pierdziawki. Przepłyńmy się tędy na szybko. Okej, to możemy sobie śmiało przeeksplorować w poszukiwaniu rudy metalu. Co to było? Nie chcę wiedzieć. Nie chcę wiedzieć, co to było i co to się darło. Tytan. Nic.
Nic. Tutaj może coś? Również nic. Fragmenty wapnia. Miedź. Pięknie. Miedź się jak najbardziej przyda. Tutaj jak widzimy latają te wariaty, ale możemy szybciutko się tutaj zanurzyć. Może nie zjedzą nas. I sprawdzimy co tutaj się dzieje na szybko. Czy jest jakaś jaskinia, w którą byśmy mogli wpłynąć i coś przeeksplorować. Aurory może doprowadzić do eksplozji. O kurcze. Niedobrze. Jak Aurora, że tak powiem, dupnie, nie będzie ciekawie. Ale jesteśmy głęboko już. 30 sekund mamy powietrza. Dobra. Tutaj jednak nic nie ma. Farel ucieka. Dobra. Bo ja czasami zapominam, co mam robić, wiecie? Kapsuła jest od nas ile metrów? Nie widać, dobra. Płyniemy dalej. Teraz się trochę zagłębmy. I tutaj jak widać, coś się dzieje już ciekawego. Mamy pierwszą rzecz, co to jest? Osad soli, tego jeszcze nie miałem. No to ciekawe. Co będzie dalej? O kurde, patrzcie na to. Co tu pływa, ale nie chcę do tego chyba podpływać na razie. Ruda srebra, pięknie, mamy rudę. Woo! Patrz! Dobra, stary, daj spokój, zdaj se spokój, chłopie. Jak on chciał mi mikrofon razem ze mną zjeść. Wariacie. Tu mamy nieprzetłumaczone niestety, szkoda. Dobra, złap to, 400 coś metrów jesteśmy. Okej. Dobra, moi drodzy, tutaj jakieś rekiny pływają. O kurcze. O kurcze, zaczerpmy powietrza i płyńmy jeszcze raz, bo tutaj jest srebro, to czego szukamy. I to jest najważniejsze, ja potrzebuję rudy srebra ile? Razy dwa? O ile się nie mylę? Co to w ogóle jest to? Złom. No dobra, złomu nie potrzebuję. Tutaj sobie bez Siglajta popłyńmy. Szukajmy tego srebra. Jest jakaś skrzynka, zobaczcie. Moi drodzy. I coś będzie w środku. Oczywiście, że jest coś w środku. Co to jest? Fragment przenośnej konsoli pojazdów. Aha. Spieprzaj ode mnie! Chamie! Siglite! Dzida! Woo! W oczy mu poświeciłem trochę. I dał se spokój ze mną. Gdzie on jest? Dobra, na szczęście. Tutaj mamy kolejne jajko. Weźmy sobie. Nie wiem po co, ale weźmy. Powietrze. Obowiązkowo muszę zrobić lepszą butlę do nurkowania. Naprawdę. Tutaj jest fajny krater, z tego co widzę. I tutaj może się coś ciekawego dziać. Mam nadzieję, że nie zginiemy. Dla nurków jaskiniowych jest zgubienie się wynika... Dobra. Postaramy się nie zgubić. Ale dzięki sztuczna inteligencjo, że mi podpowiadasz. Jakbym sam nie wiedział. No dalej nic nie ma. Jest coś. Ja poszukuję... Nie miedzi. Ja poszukuję srebra, moi drodzy. Tytan. Mogłem tam to... 30 sekund. Dobra, jest kwarc. Jest kwarc. Ołów? Srebro. Mamy, pięknie. Dobra, Farel, wypływaj na powierzchnię, bo zaraz zginiesz. 12. Dobrze, moi drodzy. Wezmę tylko powietrza, sprawdzę. Czy mamy srebro dwa razy. Osad soli, gdzie jest srebro? Raz, dwa. Pięknie, mamy dwa razy srebro, ja wracam do kapsuły i za chwileczkę się widzimy. Jak widzicie, już jesteśmy. Szybciutko wchodzimy do kabiny. Do kapsuły, do kabiny, niech będzie kabina. I my chcieliśmy skraftować sobie w tym momencie zestaw naprawczy. No i super, mamy zestaw naprawczy, czyli będziemy prawdopodobnie mogli połączyć się z Aurorą. Dobra, jak to teraz użyć? Jak użyć zestaw naprawczy? Narzędzia naprawczego, no to
To nie jest to? To jest zestaw elektryczny. Oj, Farel, jak ty się nie nauczysz czytać, to ja nie mam pytań. Dobra, czyli z pewnością będziemy mogli naprawiać Siglaita, ale fail. Mniejsza. Szkło dwa razy, ruda srebra, tytan. Sprawdźmy, czy mamy rudę srebra kolejną. Niestety nie mamy. Za to zjedzmy sobie te rybki. Wypijmy sobie wodę. Jeszcze jedną wodę wypijmy. I drugą. Odłożymy sobie te wszystkie rzeczy tutaj. Nie mamy miejsca. Fantastycznie, że nie mamy miejsca. Czy są jakieś pojemniczki? Wodoszczelna szafka. Tytan razy 4. Okej. To teraz gdzie mogę ją sobie postawić? Przeskanuj siebie. Jest taka opcja? Jest. Patrzcie. Prawdopodobnie przeprowadza... Funkcje życiowe są w normie. No tak, są funkcje życiowe w normie, no to super. Szafka. Szafka. Aha, i co, ona nie odpłynie niby? No dobra. Jak nie odpłynie, to by było fajnie. Odłóżmy to sobie wszystko, co mi niepotrzebne. To się zmieści? Zmieściło. Dobra, to zróbmy sobie jeszcze jedną taką szafeczkę. Z tego co widzę, ona tylko potrzebuje tytanu, a tytanu mamy, że tak powiem, od groma. 2, 4, 6, 8. Dobra, tytan odłóżmy. Stworzymy sobie jeszcze dwie takie szafki, żeby mieć po prostu więcej miejsc. Ja myślałem, że będziemy mogli naprawdę naprawić sobie tutaj ten cały terminal, czy co to jest. A to Farel źle zrozumiał grę. Trudno, najlepszy mi się zdarza, że tak powiem. Piątka, gdzie szafkę postawimy? Tu drugą, a tutaj trzecią. No i dobra, chyba nie będą odpływały, co? Zestaw elektryczny mi się teraz przyda. Ja jeszcze bym sobie teraz tak, moi drodzy, nałapał rybek. Usmażył i za chwileczkę się zobaczymy. Dobra, moi drodzy, tutaj sobie łapałem rybki i znalazłem bardzo fajną jaskinię, w której jest dużo... Właśnie uciekamy, bo to wariactwo wybucha. Dobra, mam pomysł. Pierw przepłyńmy tak na wariata. Albo dobra. Na razie nic nie krzyczy. Pozbierajmy sobie to wszystko. Pięknie, ile kwarcu. Elegancko, z pewnością się kiedyś to przyda. Tutaj niech będzie srebro, miedź. Kwarc, to mogę zebrać? Okej, okay, siarka jest. Kwarc kolejny. Tytan. Chyba nie mogę podnieść? Mogę, dobra. Bardzo fajna, duża koralorura. I tak cicho liczyłem troszeczkę na srebro. Ale może zaraz będzie. Płyń na powierzchnię, dobra. Wypływamy. Powiem wam, że jeszcze jednego nurka damy na szybko. Zbierzemy tutaj wszystko. Dobra, jest coś. To wariactwo, co wybucha. Aż dwie sztuki były. Dobra. Do tego właśnie służy Siglait, żeby uciekać. Naprawdę rewelacja. Czy mogę użyć lampy na Siglaicie? Ale dobra. Tytan. To chyba by było na tyle z tej jaskini. Tutaj jeszcze mamy kawałeczek czegoś. Ruda miedzi. Super, miedź się przyda zawsze. Bardzo... Siglait, Siglait, Gida! Jednak wybuch koło mnie, wow. Dobra. Ja wracam do kapsuły. Dobra, moi drodzy, jesteśmy w kapsule ratunkowej. Ja tu szybciutko przygotowuję jedzonko. Możemy zrobić sobie szkło z kwarcu. Congratulations. Aha. No dobra, moja... moja aktywność wzrosła o 500%. Fajnie. Muscle. Urosną mi mięśnie od pływania na Siglaicie. No dobra, niech tak będzie. Niech tak będzie.
szybciutko jeszcze sobie. Ruda srebra. Dzisiaj musimy zrobić sobie tą butlę wysokopojemnościową z O2. Płetwy. Płetwy przecież mam. Może są jakieś lepsze płetwy? Kto wie? Pęcherz pławny, guma silikonowa, narzędzie naprawcze. Narzędzie naprawcze, jest jednak! Farel, o czym ty myślisz? Jest narzędzie naprawcze. Pięknie, mamy. I będziemy w końcu mogli to naprawić. Plecak. Narzędzie naprawcze, pierwsze. Jedynka. Napraw. No mówię, że gdzieś to widziałem. I co mam zrobić? Odblokowano wpis w bazie danych. Okej, mam nie wpadać w panikę, tak? Czy mogę się teraz połączyć z czymś? Fotowoltaiczne ogniwo energetyczne. No dobra. Uszkodzone radio, użyj narzędzia naprawczego. Naprawiamy! Mayday, mayday! This Aurora, signal. Czyli się połączyliśmy z Aurorą. Nine, nine. Aha, moja lokalizacja. No dobra, odłóżmy sobie te narzędzie naprawcze na razie tutaj. Mordeczki. Sprawdźmy, co możemy jeszcze sobie tak szybko skraftować. To nie, nóż nie chcę. Jedzonko. Dobra, lecimy po srebro. Ja robię szybko jedzenie. Dobra, moi drodzy, jedzonko jest już uzbierane. Jak widzicie, troszeczkę tego mam. No i zaczynamy przygodę. Na bańkę, latarka i poszedł. Siglajcik i troszeczkę sobie teraz poeksplorujemy w nocy. Już wiem mniej więcej, w którym kierunku płynąć. To było ponad 500 metrów od naszej kapsuły i tam można znaleźć koło tych właśnie rekinów rudę srebra, którą poszukujemy. Potrzebujemy do zrobienia drugiej butli, tej wysokopojemnościowej, tak? Jakoś tak ona się nazywała. I moi drodzy, bym chciał na przykład coś zeskanować nowego, na przykład tą rybę, która chciała nas zjeść. Chciałbym ją zeskanować, ale nie wiem, czy damy radę. Na razie jest bardzo, bardzo ciemno, a gdzieś tutaj one się znajdowały. Mam nadzieję, że zaraz dzień wstanie. Sprawdźmy, co się dzieje w ogóle na powierzchni. 34% Siglajta. Tu jest Aurora, a tu mamy... Okej, tu nie mamy nic. Jesteśmy głęboko. Tutaj gdzieś właśnie, o! W tym miejscu gdzieś była ruda srebra. Mamy tutaj tego wariata, który chciał nas zjeść i chyba... Chyba widzę te srebro, które chcemy zdobyć. Tylko czy on nas... Osad... Gdzie on jest? Za nami, dobra. Jest za nami. Tutaj coś mamy, patrzcie. Jest coś w środku? Fragment przenośnej konsoli pojazdów, super. Siglajt, płyniemy. Dawaj, 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 dawaj. Przenośna konsola pojazdów dostępna. Możemy ją skraftować. Wow, jestem mega ciekaw, co będzie nam potrzebne do skraftowania tego. Zobaczmy, jak to wygląda w ogóle. Olej maszynowy, sztabka tytanu, ogniwo energetyczne. Sztabka tytanu, sztabka tytanu, bateria 2x2. Dwa razy guma silikonowa, czyli potrzebujemy grzyb kwarcowy mieć. Mieć będzie na pewno, grzyb kwarcowy zaraz bierzemy. Tytan razy 10, okej. Czyli grzyb kwarcowy będziemy szukali, ale jak widzimy mamy tutaj jakiś szczątek czegoś dużego, chyba Aurory. No dobra. Zeskanujmy to. Fragment Simota. Simot, ile?
1 na 3. Dobra, szukamy fragmentów Simota. Tutaj możemy wpłynąć? Możemy. Ile mam powietrza? Jednak nie. Jednak to jeszcze nie jest to. Po powietrze. Pierw po powietrze, dopiero zanurkujemy tam. Wow. To będzie, powiem wam, wszystko na szpilkach. Dawaj, 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 dawaj. O kurcze, damy, zapisz grę. I spróbujemy to podbić. Nabierz jeszcze troszeczkę powietrza, Farel. I rura. Dobrze, mamy zestaw naprawczy do tego naszego... Jak to się nazywało? Naszego skuterka. Dobra, wpływamy od razu. Aha, tu było jeszcze do wpłynięcia. Dobra, co mamy tutaj? Jest coś? Jest, 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 patrz, jest coś. Fragment działka grawitacyjnego, pięknie. Nie sądziłem, że coś takiego będzie jak działko grawitacyjne. Otwórz. Otwarte. Dobra. Skaner. Coś się dzieje. Doniczka. Ławka. O kurczę, ale emocje. Coś się dzieje. Czy mogę to otworzyć jeszcze? Zamknięte drzwi. Rozetnij. Dobra. Moi drodzy, nie będziemy nic rozcinali. Spierniczamy. Fragment ładowarki baterii. Szybko! Seaglide, do góry! 70 metrów, 3. No! O, bracie! Udało się nam! Udało się nam wydostać. Już mówię, koniec, odcina. Jest odcinka, mdlejemy. Dobra, udało się. Ja już sobie tylko to zeskanuję. Obowiązkowo musimy zrobić tą butlę lepszą, bo naprawdę brakuje nam tu powietrza na takie eksploracje bardziej zaawansowane. Tego nie skalowałem, bio, ziele. Dobra, mamy coś nowego dostępnego. A to co to jest? Chodź, 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 chodź. No i cię mamy również. O, bracie. Fragment sterowni skanującej. 30 sekund, dobra, będę pamiętał. Jeszcze sobie zrobimy jedno zanurzenie tutaj. Uwaga, lokalne odczyty promieniowane sugerują, że rdzeń napędu Aurory osiągnął stan krytyczny. Że zaraz wybuchnie. Dobra, płyniemy na dół. Tutaj coś jeszcze jest. Tutaj z pewnością coś jeszcze jest dla Farela ciekawego. Kolejny fragment sterowni sterującej, skanującej. Co tak cicho się zrobiło? Dobra. Jesteśmy dokładnie 100 metrów, dokładnie. Tutaj nie byłem. Tu coś jest dziadowskiego. Wow, 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 wow. Coś mnie atakowało. Powiem wam tak, tutaj jeszcze lata, pływa ten wariat. Nie, 11 tlenu. Dobra, wracamy. Dawaj, 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 bo znowu mi odetnie tlen. Dobra. Teraz ja bym proponował tak. Coś sobie zarzucić na dziurę. Jak tą zjadam, ona nie le... Nie daje wody? No! 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 Ależbym zrobił błąd. Ależbym totalny błąd zrobił. Nie mam czym popić. No cóż, moi drodzy. Czas wracać na chatę. Mam nadzieję, że jakoś nam się uda. 600 metrów. Płyń, 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 płyń. 400 metrów. 400 metrów. 27% energii, mocy w Simocie. Znaczy nie w Simocie, tylko w skuterku. Pęcherzówka jakaś.
Tutaj mogę ginąć. Czy mam jakąś wodę? Nie mam. A kostkę odżywczą jak zjem? Nic nie daje. Moi drodzy, to by było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeżeli tak, zostawcie łapeczkę w górę, 300 łapeczek w górę i Farel wrzuca kolejny odcinek z Subnautiki. Trzymajcie się, pozdrawiam wszystkich ciepło, cześć! We'll be right back.